Weronika Szymańska, dzień dobry, witam Państwa ponownie. Przypominam, że oglądacie poranek WTK, jesteśmy od 6:55. No i przypominałam Państwu, żeby wchodzić na naszego Facebooka, bo tam już była zajawka naszych gości. Być może niektórzy z Państwa już mieli szansę, żeby wejść na stronę Lodowe Krainy i obejrzeć tę piękną ekspedycję. Jeśli nie, to ja Państwa zachęcę, a pomogą mi do tego moi goście w tej chwili u nas w studio. Kapitan Tomasz Adamczyk, kapitan wyprawy 7 i 8 etap. Tak. I oficer Marek Orzechowski, 7 etap wyprawy. Panowie, skąd w ogóle pomysł na to, żeby tak sobie żeglować w takie nieznane strony? Pomysłodawcą wyprawy był kolega kapitan Maciek Sadkiewicz z Pomorza, który kilka tego typu wypraw już zorganizował. W ubiegłym roku udało się dopłynąć najdalej w historii polskiego żeglarstwa do szerokości 82,10 minut. W tym roku był pomysł, żeby ten rekord pokonać. I kilku kapitanów i ta załoga się też zmieniała? 4 kapitanów dokładnie, prowadzących całą wyprawę. Każdy etap to jak gdyby nowa załoga lub kontynuacja przez poprzednią. To już kwestie indywidualne. No i cała wyprawa 8 etapów. I cała wyprawa trwała od czerwca. Tak jest. Jak długie były te etapy? Państwa etap ile trwał? Nasz etap był 2-tygodniowy. Najdłuższy, te środkowe etapy trwały 3 tygodnie. Natomiast etapy skrajne, 1., 2. I 7., 8. trwały po 2 tygodnie. Cała wyprawa trwała ponad 130 dni. Czyli no ponad to 130 dni. Z jakiego zakątka świata udało się wypłynąć? Dokąd teraz? Wyprawa wystartowała 14 czerwca tego roku z Gdyni, pokonując trasę na Islandię, następnie wschodnią Grenlandię i te ataki szczytowe. Można powiedzieć, że ta centralna część wyprawy to była wschodnia Grenlandia, wzdłuż Paku Lodowego, następnie Spitsbergen, opłynięcie Spitsbergenu i nasze 2 etapy, które kończyły wyprawę. Rozpoczęliśmy nasz etap w Bodø w północnej Norwegii i zakończyliśmy go w tą ostatnią sobotę w Gdyni. Przy takim jednym czy dwóch etapach często się wpływa do portu. Czy to jest rzeczywiście życie na morzu? A to już jest troszeczkę w naszym przypadku akurat kwestia indywidualna, ponieważ płynąc wzdłuż wybrzeży Norwegii, wzdłuż fiordów, jest dość często możliwość zawinięcia do portu. Natomiast wiadomo, że w tych, jak to kolega określił, szczytowych, najtrudniejszych etapach portów nie ma. Stacjonuje się albo na kotwicy, albo w dogodnych miejscach typu zatoki. No i to jest takie faktycznie typowe życie na morzu. Nam się zdarzył przelot taki dłuższy, bodajże 2-dobowy chyba. 2,5 doby, to niecałe 3 doby. Najdłuższy etap. Takie ciągiem faktycznie, gdzie sobie nie widzieliśmy lądu. A macie podczas takiej wyprawy również czas na zwiedzanie, jak zawijacie do portu, czy raczej nie? Zdecydowanie tak. Nocne zwiedzanie najlepsze na wyprawie żeglarskiej. Bardzo często zdarza się tak, że zawijamy w nocy na którejś z wacht prowadzących, uzupełniamy zapas wody, ewentualnie jakieś tam podstawowe przeglądy naprawy jachtu. No i wówczas 2-3 godziny jesteśmy w stanie wygospodarować na zwiedzenie portu danej miejscowości. Myślę, że warto powiedzieć 2 słowa o jachcie, którym wyruszaliście. Czym się poruszaliście po tych morzach? Stalowa jednostka, prawie 30-letnia, jacht o nazwie Barlovento 2, z dużym już właściwie bagażem doświadczeń z wcześniejszych rejsów. Sprawdzony jacht, dodatkowo wyposażony w szereg różnego rodzaju urządzeń, zdublowanych urządzeń. Na pokładzie mieliśmy między innymi ponton, mieliśmy kajaki, które pozwalały na eksplorację wybrzeża. Mieliśmy szereg urządzeń nawigacyjnych, kilka komputerów. To już takie nowoczesne, tak. Prawda? Kiedyś się tak nie żeglowało. Zgadza się. Kiedyś mapa, kroczek i pływało się do portu. Teraz jednak i na całe szczęście może ta elektronika zdecydowanie pomaga w nawigacji. I można czuć się bezpieczniej? Mając takiego kapitana na pewno. Tak. Niestety błędów ludzkich nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, więc no akurat w ostatnich etapach to ja czuwałem, natomiast w wcześniejszych etapach koledzy czuwali. Mamy jasno ustawioną strukturę, to znaczy jest kapitan, oficerowie, jest załoga, więc no mamy to podzielone w odpowiedni sposób. I zawsze ktoś czuwa.
Tak. Bezwzględnie. Nawet w porcie są sytuacje, że trzeba wystawić specjalną wachtę kotwiczną, ewentualnie wachtę trapową. Mhm. A co was zaskoczyło, co was poruszyło podczas tej wyprawy? To były piękne widoki, to było co? Ja sobie mogę tylko wyobrażać. Widoki, ja wcześniej miałem okazję żeglować w Norwegii, więc spodziewałem się podobnych widoków. Mnie osobiście zaskoczyła pogoda, bo w tym okresie roku spodziewałem się silnych i bardzo silnych wiatrów, ale z zachodu. Natomiast no, przez całe cztery tygodnie mieliśmy wiatry przeciwne, czyli południowe, co jest taką trochę anomalią. Okay. A jeżeli chodzi o mnie, no to faktycznie pierwsza wyprawa w ten rejon, zdecydowanie widoki, zdecydowanie możliwość pływania zupełnie innego niż dotychczas, czyli na pełnym morzu. Tutaj pływanie takie w wąskich momentami gardłach między skałami, a dopłynięcie do lodowca to dla mnie taki główny cel, po którym Svartisen, po którym sobie faktycznie chwilę mogliśmy pospacerować. No i taka troszeczkę inna właśnie aura, jeżeli chodzi też o sposób żeglowania, to zupełnie odmienny niż dotychczasowych rejsach. Były jakieś sytuacje nieprzewidziane, trudne? Zdarzyły się? Sądzę, że możemy powiedzieć parę słów o awariach, które są wpisane gdzieś w cały plan wyprawowy. My akurat mieliśmy awarię paska klinowego, który po zerwaniu się drugiego paska klinowego musieliśmy poczekać właśnie pół doby czekaliśmy na nowy pasek klinowy w Norwegii. No, udało nam się to wyjątkowo szybko zorganizować. Proszę uwierzyć, nie jest prosto do polskiego silnika zorganizować tam pasek w klinowy. W Norwegii akurat. Tak, ale no, stanęliśmy na wysokości, właśnie załoga stanęła na wysokości. Tak, cała załoga tutaj. Ale długo trzeba się przygotowywać do takiej wyprawy? Ja nie mówię o takim przygotowaniu w ogóle żeglarza, czyli że tam już od pewnie kilkunastu przynajmniej lat panowie żeglujecie, tylko do takiego przygotowania akurat do tej wyprawy. To jest tydzień, to jest dwa, co trzeba wziąć, co trzeba... Ja bym tego nie określił w takich kategoriach czasowych, raczej kwestia sprzętu, bo nasza załoga była bardzo zróżnicowana wiekowo. Można powiedzieć, że przedział wiekowy był od 20 kilku do prawie 70 lat. Więc żeglarstwo jako sport dla wszystkich tak samo tutaj znajduje swoje odzwierciedlenie. Więc rzeczywiście sprzęt się przydaje. Im jest ten sprzęt lepszy, im jest ten sprzęt doskonalszy, tym się potem lepiej żegluje, ale w temperaturze około 0, ewentualnie 4 stopni, no, niewiele materiałów jest w stanie zachować ciepło. Więc... Ale pewnie prowiant też trzeba przygotować. Ja jako kobieta to sobie wyobrażam, ile to na 2 tygodnie trzeba. To znaczy, powiedzmy tak, przez to, że jacht jest tak zbudowany i tak wyposażony, posiada dużą kuchnię, stosunkowo kambuz, w którym wszystkie posiłki na bieżąco można swobodnie przygotowywać. Praktycznie większość zapasów mieliśmy ze sobą, to jest prowiant suchy, ewentualnie puszkowany czy zamknięty w słoikach hermetycznie. Oczywiście na naszym etapie była możliwość odwiedzania portów, więc jakieś tam świeże produkty jak najbardziej mogliśmy kupować. Wcześniejsze etapy musiały się opierać o taki prowiant suchy, nazwijmy. Ale to jest też prowiant kupiony na miejscu. Tak. To już nie są czasy, kiedy kupowaliśmy chleb w Polsce w czerwcu, jedliśmy go we wrześniu. Albo wykowaliśmy mięso. Tak, albo wykowaliśmy mięso na całą wyprawę, tak, w słoikach. To już nie jest teraz taka cena zaporowa, która powoduje, że nie uwzględniamy tego w budżecie wyprawy, więc jest to gdzieś też wpisane. Tak. Panowie, a skąd ten kierunek? Czy spotykacie się z takimi pytaniami, ale dlaczego nie Karaiby, jakieś tam cieplejsze miejsca, dlaczego północ? Bo nam się Karaiby znudziły. Tutaj kolega w trakcie naszego etapu fajnie zauważył, że no niewielu jest tak zakręconych ludzi, którzy zamiast właśnie w tym okresie, tak jak pani wspomniała, na ciepłe morza, decyduje się na kierunki zimne. Jest to zupełnie coś innego, odmiennego, a trochę tak z przekory, trochę dla hartu. A rzadziej odwiedzany kierunek chyba, jeżeli chodzi o wyprawy. I o tej porze roku. I szczególnie o tej porze roku. Bo my startując w Bergen, miejscowi żeglarze, marynarze trochę pukali się w głowę, co my o tej porze robimy na morzu norweskim. Szaleni Polacy. Także
Można tak określić. Często byliśmy jedynym jachtem w portach. Rozumiem, ale spotykaliście również ekipy z całego świata w portach? No nie tym razem, bo po prostu byliśmy bardzo późno, także to był cel wyprawy, żeby jak najpóźniej wpłynąć w rejon Spitsbergenu. Taki plan założył kapitan Sotkiewicz w związku z tym, żeby pokonać ten rekord. Natomiast akurat ten rok był wyjątkowo zimny, ale to również powodowało, że my dopiero tak późno sprowadzaliśmy ten jacht z Norwegii do Polski. Ja wiem, że żeglarstwo to jest taki bakcyl. Jak się już raz ktoś nim zarazi, to już całe życie trzyma, więc podejrzewam, że już planujecie coś nowego. Są jakieś marzenia, gdzie dopłynąć? Czy na razie nie? Trzeba domem się pocieszyć trochę. No, dom tak. Jest to jakiś kluczowy element w naszym życiu. Jest pomysł na wyprawę, natomiast nie chciałbym na razie oficjalnie jeszcze przekazywać informacji, bo to raczej Maciek Sotkiewicz coś więcej powie. Ale przyszły rok, czy jeszcze później? Tak. To też jest uzależnione jeszcze od jachtu, od tego, czy to będzie Barlovento, czy to będzie inna jednostka, więc na razie jest to na etapie planowania. Maciek dzisiaj o 16 wylatuje do opływać przylądek Horn, więc ten taki właśnie znany wśród żeglarzy. Także. Zresztą to już jest jego kolejna wyprawa, więc trzymamy się jego powrót. Dokładnie tak. A ile osób było w ogóle zaangażowanych w tę wyprawę? Jakbyście tak zliczyli całą załogę? Załogę stanowiło około 60 osób plus kapitanowie. Natomiast jeszcze był zespół brzegowy, więc sądzę, że to jest dosyć spora grupa. Grupa sponsorów, także ciężko jest mi tu powiedzieć, podać konkretną liczbę, ale na pewno uczestników było ponad 60. Natomiast co do wszystkich zaangażowanych osób, nie wiem. No, to na pewno powyżej 70 osób. To sporo, to rzeczywiście robi wrażenie, ale to jest tak, że to jest takie zamknięte środowisko hermetyczne, czy na przykład jeśli ktoś nas teraz ogląda i ma patent chociażby, czy jest już trochę sobie żegluje i chciałby do was dołączyć, to może, czy... Oczywiście, zapraszamy, będziemy organizować spotkania między innymi w budynku Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Jeśli ktoś jest zainteresowany tego typu wyprawami, nie tylko przez nas organizowanymi, serdecznie zapraszamy. Tam można spotkać żeglarzy i ciepłych, i zimnych wód, więc zapraszam. I wbrew pozorom nie trzeba być żeglarzem, ani wytrawnym żeglarzem, żeby wziąć udział w takiej wyprawie. Wystarczy pływać dobrze? Nawet nie trzeba. Wystarczy. Wystarczy umieć obsłużyć kamizelkę ratunkową i resztę. Tak. Panowie, dobry humor. Dobry humor. I dobra zabawa. No tak, bo trzeba wytrzymać przecież ze sobą takie 2 tygodnie, 2-4 na dobę. A jest to wyzwanie. Często jest to istotniejsze od zwykłych takich podstawowych umiejętności żeglarskich. Tak, ale mieliście na swoim jachcie takie miejsca, że można się odseparować i troszeczkę od tej grupy odpocząć? Najczęściej. No tak. Panowie, bardzo dziękuję wam za rozmowę. Dziękujemy. I życzę kolejnych żeglarskich marzeń do spełnienia, żeby się spełniały. Dziękujemy. I kolejnej wyprawy udanej. Dziękuję bardzo. Kapitan Tomasz Adamczyk, a także oficer Marek Orzechowski, oficer 7 etapu i kapitan 7 i 8 etapu wyprawy Lodowe Krainy byli moimi państwa gośćmi. Państwo mogą również zobaczyć, jak wyglądała cała ta wyprawa, bo jest strona internetowa Lodowe Krainy. Na naszym Facebooku również ona się pojawiła, także zachęcam. My sobie robimy krótką przerwę, później wracamy i kolejne informacje.